Dzień dobry Państwu. Studio Telewizji Pomerania, Magdalena Suchodolska oraz Sylwester Perowicz. To jest program Galaktyka Pomerania, a z nami jest już nasz kolejny gość, pani Urszula Pańka, dyrektorka Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Dzień dobry. Tak naprawdę przed przerwą również rozmawialiśmy o tym, że rozpoczął się wrzesień, więc sezon, okres bardzo wytężonej pracy dla nauczycieli i bardzo trudnej. Co w tym czasie dzieje się w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli? Może rozpocznę od tego, że Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli to jest placówka, która podlega Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego. W związku z tym obejmuje swoim zasięgiem, swoją pracą nauczycieli z całego województwa. W strukturach tej placówki mamy zarówno pion, który wspiera, doskonali nauczycieli, jak i drugi pion, czyli bibliotekę pedagogiczną, która również tylko w innej formule wspiera pedagogów, wspiera również studentów kierunków pedagogicznych. To macie Państwo tak naprawdę mnóstwo roboty, bo skoro mówi Pani tutaj o całym województwie zachodniopomorskim, to tak naprawdę czy jesteśmy w stanie powiedzieć, ilu mniej więcej pedagogów czy podmiotów musicie Państwo obsłużyć w ciągu roku? Nie jest to opisane, natomiast oczywiście mogę statystycznie podać, to jest około 11 do 12 tysięcy nauczycieli jest przeszkolonych, jeśli chodzi o ilość osób, które korzystają z biblioteki. Jest to, no, myślę, że około 100 tysięcy razy, bo to, żeby tak ująć. Natomiast pani pytanie skierowała na nasz miesiąc wrzesień. Oczywiście, żeby dobrze rozpocząć nowy rok szkolny, to należy dużo wcześniej go zaplanować i dużo wcześniej nad tym pracować. I w moim centrum tak naprawdę cała oferta edukacyjna dla nauczycieli jest konstruowana w ten sposób, że my badamy oczekiwania nauczycieli już w miesiącu lipcu, czerwcu. My również dokonujemy systematycznej ewaluacji po każdej formie szkoleniowej i to nam mówi, czy jakie formy na kolejny rok zaproponować nauczycielom. Więc po pierwsze badamy oczekiwania, po drugie śledzimy priorytety kuratora, priorytety czy zadania wynikające z kierunków polityki państwa, jeśli chodzi o edukację, i to determinuje konstruowanie oferty dla nauczycieli, którą to ofertę umieszczamy oczywiście na różnych nośnikach, jest to nasza strona internetowa, są to portale społecznościowe, ale również jest to wydawany rokrocznie informator, właściwie płytka, która jest przypięta do kalendarza, w którym to również w każdym tygodniu wypisujemy, jaka atrakcyjna forma u nas się odbywa. Ja tylko króciutko dodam, że te formy to są warsztaty, to są konferencje, to są fora dyskusyjne, także to są lekcje otwarte. Tych form, które są proponowane dla nauczycieli, jest wiele i one wynikają z zapotrzebowania. One wynikają z zapotrzebowania. Każdy rok szkolny przynosi nową ofertę, jeżeli chodzi o szkolenia. I tutaj powstaje pytanie o to, co oferujecie Państwo nauczycielom, jakie nowe szkolenia w tym roku Państwo oferujecie nauczycielom. I od razu drugie pytanie, czy nauczyciele chętnie korzystają z takich szkoleń, a może traktują to jako obowiązek w ogóle, czy nauczyciele są zobligowani do tego, by w tych szkoleniach brać udział? Więc może od końca zacznę. W Polsce nauczyciel nie jest zobligowany do tego, by konkretną ilość szkoleń czy konkretną ilość godzin przeznaczyć na doskonalenie. Na pewno, kiedy nauczyciel zaczyna awansować, czyli kolejne szczeble awansu od stażysty przez kontraktowego do dyplomowanego, to wówczas oczywiście potrzeba jest wsparcia tutaj różnych form. Być może osiągając ten najwyższy stopień, już samo się doskonali. Natomiast jest bardzo wielu nauczycieli, którzy potrzebują ustawicznie się doskonalić. Ja myślę, że nie tylko nauczycieli, bo tak naprawdę żyjemy w takim społeczeństwie, w którym tak doskonalić się musimy przez całe życie. Czy my będziemy lekarzami, księgowymi, czy sprzedawcą, to musimy nadążać za postępem cywilizacyjnym, bo inne narzędzia są wokół nas, bo mamy inne kasy fiskalne, bo mamy iPady, do których się musimy dostosować, bo podręczniki będziemy mieli, e-podręczniki, więc tak naprawdę rzeczywistość, która nas otacza, od każdego dorosłego człowieka wymaga doskonalenia się, a od nauczyciela wymaga się
podwójny czy dwuinasób, dlatego że nauczyciel musi również jeszcze merytorycznie nadążać za zmianami, musi wiedzieć dużo więcej o młodym człowieku, którego kształci w aspekcie tym wiedzy, umiejętności, ale również jeśli chodzi o osobowość, o pewne zmiany, które zachodzą w postawach, wartościach, które wynoszą dzieci w grupie rówieśniczej z domów. Naprawdę ten proces jest bardzo złożony, dlatego też nauczyciel to może być tylko taka osoba, która z pasją podchodzi do swojego zawodu, kocha to, co lubi, bo w przeciwnym razie po prostu może skrzywdzić kogoś. Ale wracając jeszcze do tych dwóch pytań, które pani skierowała, nowość, która w tym roku jest w naszej ofercie, jest właśnie skierowana do tych wszystkich nauczycieli, dyrektorów jednostek w samorządzie terytorialnym. Ona jest skierowana na osobowość człowieka, na to, byśmy umieli zarządzać czasem, byśmy umieli asertywnie się zachowywać, więc czyli to jest zgodne z oczekiwaniami naszych nauczycieli. To jest zgodne z oczekiwaniami, ale też my pewne kwestie wyprzedzamy, po to jesteśmy wojewódzką wiodącą placówką, żeby pewne nowości sami wprowadzać i oceniać, jak to jest odbierane. Więc oczywiście na ofertę nie tylko wpływa oczekiwanie nauczyciela. Również my, jako pedagodzy, w większości jednak z osiągnięciami, my musimy kreować również i stwarzać ofertę taką, która mogłaby przyciągnąć pedagogów do nas. Czyli po prostu musicie państwo kreować tą podaż, żeby czasami pobudzić popyt wśród nauczycieli. Dokładnie tak i nie uciekam od tych sformułowań, bo trafnie pan to ujął. Tak właśnie to jest. Pani dyrektor, ja chciałbym jeszcze podkreślić kwestię tego, kiedy tak naprawdę możemy mówić o tym wzmożonym okresie pracy Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oczywiście wiemy, że pracujecie przez cały rok, no nie licząc tych kilku dni urlopu, kiedy wiadomo, każdy z nas musi odpocząć, ale pracujecie cały rok, jednak wiem, bo widziałem kilka tygodni temu, że już od połowy sierpnia mocno pracujecie. Co się wtedy dzieje? No tak jak wcześniej wspomniałam, żeby dobrze nauczyciele byli przygotowani na początek roku, to my musimy spotkać się z nimi jeszcze w sierpniu i od połowy sierpnia tak naprawdę corocznie ciężko pracujemy. W tym roku nam się to jeszcze zdublowało, ponieważ gościliśmy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych z całej Polski. Było to dla nas pewne wyróżnienie. To spotkanie, które trwało kilka dni, miał przyjemność otwierać pan marszałek i nauczyciele z całego kraju naszego mogli podziwiać nasz ośrodek i mogli podziwiać nie tylko w sensie budynku, ale również... Czyli jest się czym chwalić. Jest się czym chwalić, bo oprócz właśnie estetyki, to cały pion biblioteki, który jest nastawiony na wernisaże, na wystawy, na zapraszanie autorów, to u nas mieliśmy przyjemność gościć panią Annę Augustynowicz na 20-lecie istnienia Teatru Współczesnego. Tych wydarzeń kulturalnych też u nas się sporo dzieje. Ja jestem bardzo wdzięczna, że to właśnie wasza telewizja zauważa to, bo ja mam bardzo pozytywny odbiór od mieszkańców miasta, województwa, kraju, również w euroregionie Pomerania. Mieliśmy wizyty studyjne francuskie. Natomiast troszeczkę lokalna telewizja zaniedbuje nas, uczciwie powiem. A ja nie szkoda. Wiem, czy ta autoreklama nie jest zakazana tak w Pomeranii, bo aż tak nam pani złodzi. Myślę, że nie. Obiektywnie tak stwierdzam. Służymy społeczeństwu, państwo służycie mieszkańcom, w tym przypadku grupie bardzo licznej, a mianowicie nauczycielom. My jesteśmy do ich dyspozycji. Każdy przedmiotowiec może znaleźć u nas pomoc w każdą środę. Jesteśmy do godziny 17. Biblioteka jest czynna od poniedziałku do soboty. Służymy państwu do godziny 18 w dni powszednie, a do 16 w sobotę. Mamy również bibliotekę cyfrową. Wszelkie informacje są na naszych stronach zcdn.edu.pl. Myślę, że jak państwo wklepiecie, to znajdziecie. Jest profesjonalna obsługa i zapraszam. Jesteśmy naprawdę dobrze przygotowani, by państwa przyjmować. Państwa nauczycieli i studentów kierunków pedagogicznych. Edukują, mają także bibliotekę i zapraszają do rozwijania naszego grona pedagogicznego w województwie zachodniopomorskim. Może jeszcze dopytajmy, skoro jest z nami radna Rady Miasta Szczecin także, o kwestię naszego późniejszego tematu, Magdo. Później w programie będziemy między innymi z panią Jacyną Witt rozmawiać na temat nowego stadionu dla Szczecina. Jakie jest stanowisko pani? No trochę mnie pani zaskoczyła, więc generalnie na pewno sukcesy naszej Pogoni
wymagają chyba tego, czy nas zobligowały do tego, by o tym stadionie wyraźnie, otwarcie mówić, że on nam jest potrzebny. Jesteśmy w Ekstraklasie, wszyscy jesteśmy szczęśliwi, a kibice podwójnie czy potrójnie, więc kwestia mądrego rozwiązania, no wiadomo, że to są dwa warianty, tak? Albo budujemy duży stadion w Dąbiu i w poprzedniej kadencji z takim hasłem pan prezydent Krzystek szedł do wyborów i obiecał mieszkańcom, że ten stadion powstanie. Niemniej trzeba obiektywnie spojrzeć, że sytuacja i w kraju, i w świecie zmienia się i trzeba dostosować nasz budżet i nasze możliwości do tego, by zawodnicy mogli grać, a my, kibice, żebyśmy mogli oglądać te spektakle, przewspaniałe mecze. W związku z tym nie wiem, czy ten wariant drugi, czyli zmodyfikowania na twardowskiego stadionu, nie byłby w tym momencie lepszy. Partnerstwo publiczno-prywatne może być szansą dla stadionu w Szczecinie. O tym rozmawialiśmy z panią przed programem. Mamy na to szansę? Myślę, że powinniśmy bardzo o to zabiegać i nie tylko w tej budowie, tylko wiele przedsięwzięć w mieście powinno być w tej formule budowane. To jest świetny pomysł, może nie jest łatwo go zrealizować, ale tym bardziej należy się cieszyć, bo już zaczęliśmy, mówiliśmy tutaj o Gątynce, że pierwsze kroki poczyniliśmy. Trzymamy kciuki za to, żeby pierwsza inwestycja właśnie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego udała się w naszym mieście. Naszym i Państwa gościem była pani Urszula Pańka, dyrektorka Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Dziękujemy serdecznie, a już teraz, Szanowni Państwo, krótki przerywnik i zmieniamy temat. Będziemy rozmawiać o festiwalu Boogie Brain. Witam Państwa po przerwie. Studio Telewizji Pomerania w Centrum Handlowym Galaxy, a naszym kolejnym gościem jest Bartek Sawicki. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Tak jak mówiliśmy, będziemy rozmawiać o festiwalu Boogie Brain, który już niedługo. No, no jeszcze, właśnie. Chociaż jeszcze trochę. Historia, ale no właśnie, co już za Wami, bo to już piąty festiwal. Bartku, co możemy powiedzieć o tych poprzednich edycjach? No mała rocznica, 5 lat to rzeczywiście jak zbicza prasy. Niemniej... Świeczki będą? Być może będą świeczki, być może będzie jakiś toast, szampan, ja liczę i tak dalej, na i tak dalej, ale niewątpliwie za tymi 5 latami kryje się, nie chciałbym tak w takim robotniczym stylu się wypowiadać i o trudzie mówić festiwalowym, ale rzeczywiście ogrom pracy związany z zorganizowaniem w Szczecinie Międzynarodowego Festiwalu, który bez przerwy, trwa od 5 lat, podkreślam bez przerwy, dlatego że kontynuacja w tym wypadku ma duże znaczenie, ponieważ w Szczecinie rodziły się różne projekty muzyczne i one trwały rok, czasem właśnie jedna edycja była, czasem więcej, ale generalnie no, nie skończyły się sukcesem. Tutaj należy podkreślić to wyraźnie, że pomimo różnych uciążliwości, festiwal trwa 5 lat. Oczywiście nie chodzi w nim o to, żeby trwał sam dla siebie. Chodzi o to, żeby się rozwijał i... Nie no, publikę pełni... chyba macie. Przepraszam, publikę tak, tak. Publikę mamy. Może nie taką dużą, jak tutaj w centrum handlowym, jeśli by wziąć pod uwagę tydzień odwiedzających, tak? Ale niewątpliwie używając mediów społecznościowych przy komunikacji, no festiwal też trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, pełni funkcję promującą miasto i wydaje mi się, że z tego wywiązujemy się dość dobrze. Piąte urodziny Boogie Brain, chciałoby się powiedzieć, powoli impreza zaczyna faktycznie być rozpoznawalna, już każdy kojarzy to chociażby z nazwy. Festiwal ewoluuje na przestrzeni lat, tak jak ewoluuje wszystko. Powiedzmy o tym, co zmieniło się na przestrzeni właśnie tych 5 lat. Może dwa słowa na temat rozpoznawalności. My się komunikujemy dość takim nowoczesnym językiem i co do jednej rzeczy jestem pewny, możecie Państwo to sprawdzić, jak jeździcie taksówką i pytacie się taksówkarza, Boogie Brain to już zna przynajmniej dwa słowa po angielsku, na pewno. Każdy taksówkarz w Szczecinie, więc pełnimy też funkcję taką troszeczkę edukacyjną. Edukacyjną. A może to dlatego, że odwoził dużo Waszych gości?
To też, ale na początku, no niestety trzeba sobie powiedzieć, że chociażby od tej strony komunikacyjnej też były pewne problemy. No jesteśmy miastem nowoczesnym, przynajmniej chcemy być takim miastem, aspirujemy do roli metropolii i festiwal jak najbardziej wychodzi naprzeciw takim oczekiwaniom. Jesteśmy festiwalem nowoczesnym, ale festiwalem, który nie wstydzi się sięgać po tradycję muzyczną, z tym, że tradycję, która nadal inspiruje. Wciąż jest ten łącznik pomiędzy tymi wykonawcami, którzy stanowią jakby awangardę muzyczną, awangardę światową, a tymi, którzy jeszcze nie zeszli ze sceny właściwie, ale są niewątpliwie legendą sceny muzycznej, z tym, że nie trącają myszką, tak? Wciąż są jakby inspirujący dla nowych pokoleń producentów muzycznych. Na przestrzeni tych 5 lat sięgaliśmy dosłownie po, nie wiem, no trudno powiedzieć po wszystkie gatunki muzyczne, bo tych gatunków jest bez liku, tak? Ale staraliśmy się naprawdę przyprowadzić do Szczecina artystów, którzy, tak jak powiedziałem, przede wszystkim nie pozostawiają cienia wątpliwości co do jakości muzycznej, ale też, no tak powiem, troszeczkę nie robiliśmy wydarzeń pod publiczkę, tak? Wręcz przeciwnie, chcieliśmy Szczecinowi, nie tylko Szczecinowi, ale regionowi... Narzuciliście poziom. Tak, zaproponować, krótko mówiąc, to, czym żyją duże miasta europejskie. Duże w sensie, mam tutaj na myśli miasta, które aspirują i tworzą i kreują duże wydarzenia o dużym formacie artystycznym, tak? I no robimy to jakby konsekwentnie. Tak? A szczególnie wzorowaliście się na jakich miastach? Jeśli można mówić o wzorowaniu się, no to byśmy raczej tutaj się wzorowali na festiwalu, mam na myśli festiwal w Barcelonie, Sonar Festival, ale specyfika Szczecina jest bardzo osobliwa, że tutaj nie można tak naprawdę przełożyć w takiej prostej linii wszystkich narzędzi marketingowych, czy jakiegoś know-how, czy koncepcji, no bo jest to specyficzne miasto, przepraszam, rządzące się własnymi prawami i te prawa trzeba rozpoznać i jakoś podjąć po prostu grę, owszem, też marketingową, PR-ową. Nie ma też sensu przesadzać jakby z epatowaniem jakimiś bardzo, bardzo wysublimowanymi i trudnymi projektami muzycznymi, bo po prostu percepcja jest taka, że Szczecinianie do końca nie są przyzwyczajeni jeszcze z uwagi na to, że nie mieli tak możliwości posiadania kontaktu ciągłego z bardzo, bardzo ciekawymi i nowoczesnymi projektami muzycznymi po prostu na przestrzeni minionych dekad, więc powoli, konsekwentnie, ale ze smakiem. I kilka edycji doświadczenia pokazuje, że faktycznie, mówiąc wprost, nie wiem, nie chciałbym, żebyś mnie źle zrozumiał, wyciągacie wnioski, dostosowujecie się do miasta, festiwal gdzieś tam ma już swoje miejsce w naszym mieście. Ja chciałbym dopytać o tą pierwszą edycję. Jak to się stało, że wpadliście na pomysł, że robicie coś, mówiąc wprost, trochę nietypowego, trochę niszowego, ale... Tak, taki oryginalny sposób. Oczywiście, z tym, że ten proces powstawania festiwalu był ściśle związany z pewną przemianą organizacyjną, mentalną, czy z taką nadzieją, która była tchnięta w Szczecinian, bo pamiętajmy, że wybory, które wyniosły do władzy Piotra Krzystka, były takimi wyborami, które po takim okresie naprawdę dużego marazmu w Szczecinie sporo mieszkańców uwierzyło w to, że przychodzi nowe, w tym sensie, że po prostu Szczecin zmieni swoją twarz jakby, tak, z takiego kto miasta. Kto by pomyślał, w kulturze mamy też politykę. To chyba jest nieodłączna część tego. Stety i niestety jest tak, że prowadząc jakby działalność o charakterze kulturalnym, czy organizując jakiekolwiek wydarzenia artystyczne, i mając do czynienia z administracją samorządową, no trzeba po prostu umieć rozmawiać z partnerami. Są to trudne rozmowy, bo wiadomo, one są naznaczone jakby oczekiwaniami i czasem w oczekiwaniach nie ma niczego złego, o ile można je spełnić, o ile one są racjonalne, natomiast czasem na tym polu po prostu dochodzi do różnego rodzaju dyskusji. Mam nadzieję, że to są dyskusje na argumenty. Natomiast wracając do genezy. Bardzo mocno przyglądaliśmy się marce Szczecina i szukaliśmy w niej miejsca. Muszę
przykrością stwierdzić jednak, że twórcy Marki Szczecina w niewielkim stopniu eksponowali wątki kulturalne. I to mnie uderzyło, bo ja się temu bardzo, bardzo dokładnie przyglądałem, byłem na prezentacji marki i uważam, że w niewystarczającym stopniu były zaakceptowane wątki w ogóle przemysłów kreatywnych, etc., etc., etc. I krótko mówiąc, zwróciłem się z propozycją do miasta, czy nie podjęliby tutaj rozmów na temat tego, że należałoby stworzyć nowoczesny festiwal w Szczecinie. Rozmowy trwały krócej, dłużej, no niestety dłużej i też rąbka tajemnicy, trochę od kuchni Państwu powiem, że wiele osób miało pomysły na festiwal, który będzie takim flagowym festiwalem szczecińskim, przyniesie miastu sławę, chwałę, rzesze fanów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I przypomnę taki projekt, który się nazywał Rok Szczecin Festiwal, który no, poległ po jednej edycji, a tam z przykrością stwierdzam, wpompowano po prostu 1 380 000 zł. Słuchajcie, my rozmawiamy bardzo sztywno o tym, jaka była geneza, jaka tak. jest idea i tak dalej. Ale zapytajmy też o to, jak artyści postrzegają Szczecin. Ci artyści, których zapraszacie, otóż jakim to, miastem otóż jest to. W ich oczach Szczecin? I to jest klucz bardzo istotny do tworzenia festiwalu, ponieważ my nie chcieliśmy zapraszać artystów takich gnuśnych, zepsutych, tych, którzy mają wszystko w nosie i będą na wszystko fukać i tak dalej, i tak dalej. Tylko żeby było jasne, artyści, których my zapraszamy, jest to światowy poziom, tak? Tylko ale nie są zmanierowani. Staramy się, znaczy każdy jest jakoś zmanierowany, wiadomo, na swój sposób, czymże życie by było bez manieryzmu, jakżeż nudne by było i sztampowe, więc bez przesady, ale chcemy, żeby każdy artysta, który przyjeżdża do Szczecina i występuje na festiwalu Boogie Brain, był niejako ambasadorem Szczecina. To oczywiście wiąże się z tym, że musimy zapewnić godne warunki, musimy być profesjonalni, ale też w dość precyzyjny sposób staramy się wyszukać tego artystę, który, krótko mówiąc, jest artystą, który, no, że nie tyle, że nie ma much w nosie, co jest w stanie w sposób taki bardzo żywy reagować na rzeczywistość. Dużo podróżuje, szuka kontaktów, nie jest zasklepiony, może zagrać na bardzo dużym festiwalu, ale może też zagrać na małym festiwalu, tak? Dla niego jakby muzyka i kontakt z publicznością, odkrywanie nowych światów jest bardzo istotne, tak? Czyli mamy kontakt z takimi artystami bardzo witalnymi. Line-up tegorocznej edycji jest spory, ciekawy, ale ja chciałbym zaprosić, żebyśmy może w pierwszej kolejności zaprezentowali naszym widzom krótki spot wideo promujący imprezę. Prosiłbym o spot. Sylwester, żywa reklama Boogie Brain, chciałbym się teraz powiedzieć. Tak, żywa reklama Boogie Brain. Bardzo dziękuję. Mogliśmy zobaczyć przed chwilą spot, który właśnie przedstawiał to, jak to będzie wyglądało. Ja byłem pod pełnym wrażeniem samego spotu, ale myślę, że spot jest tylko zapowiedzią tego, co najważniejsze, czyli line-upu. Tak, no chciałbym zwrócić uwagę, że w tym roku praktycznie rzecz biorąc każda edycja niosła z sobą jakieś niespodzianki, zarówno organizacyjne co do miejsca, jak i co do programu. W tym roku nowum jest to, że przenieśliśmy się i to nie należy ukrywać tego, że ze względów budżetowych, dlatego że organizacja imprezy outdoorowej, czyli na zewnątrz, w pomieszczeniach niezamkniętych i tak dalej, powoduje duże koszty producenckie. W momencie, kiedy przenieśliśmy imprezę na jesień, no mamy troszeczkę rezerwy wynikające z tego, że mogliśmy zaoszczędzić środki na program. I teraz festiwal stoi jakby na dwóch nogach w tym roku. Jedna to jest koncert inauguracyjny w hali opery. I tutaj jazzanowa z Polem Randolfem, myślę, że szerzej nie muszę przedstawiać tej formacji, która już od 15 lat co najmniej cieszy się niesławnącą sławą,
Ciekawostką jest to, że wystąpią z wokalistą amerykańskim Paulem Randolphem i będzie to live band, czyli krótko mówiąc mamy do czynienia z, praktycznie rzecz biorąc z małą orkiestrą, bo to będzie 9 osób, więc oprócz producentów z jazzanowy sensu stricte będą też muzycy, którzy są dobrani do tego, żeby wykonywać ich utwory. I nie bez kozery przed jazzanową wystąpi Tiebreak, czyli formacja, która wstrząsnęła w latach 80. polskim jazzem, który już troszeczkę, no nie chciałbym szpilki mu wsadzać, ale chełpił się swoją sławą zasłużoną skądinąd, natomiast Tiebreak dość mocno namieszał w jazzie lat 80. Takie nazwiska jak bracia Pospieszalscy, Janina Iwański czy Antoni Ziut-Gralak mówią same za siebie, ale wielki prestiż, wielka niespodzianka i miła rzecz. Wystąpi razem z Tiebreakiem Michał Urbaniak, no, o którym już naprawdę chyba słowa mówić nie trzeba, bo wszyscy wiemy, z jakiej klasy i formatu mamy do czynienia artystą. Ważne jest to, że te dwa występy jakby się uzupełniają, bo jazzanowa ma duże konotacje z polskim jazzem, zresztą dzięki jazzanowie zostały wydane na zachodzie dwie płyty, Polish Jazz i Vocals from Polish Jazz. Także to jest niezwykle ciekawy projekt i jak zwykle za nim się kryje ciekawa koncepcja. Druga noga to są wydarzenia klubowe. Ale wiesz co, ja chciałbym, żebyśmy się na tym skupili, bo te pierwsze wydarzenia, o których teraz mówiłeś, odbywają się w dosyć ciekawym miejscu, to jest Hala Opery. Tak. To jest na pewno nowe doświadczenie oczywiście, dla was. Oczywiście. Muzycznie, bez dwóch zdań, pełen szacunek dla was. Jestem ciekaw, jak to wyjdzie ostatecznie. Chciałbym dopytać o to, czy możemy spodziewać się, nazwijmy to, wykorzystania tej przestrzeni, bo jest to przestrzeń, która daje pewne możliwości. Czy wy o tym pomyśleliście i szykujecie jakieś niespodzianki? No z pełną premedytacją. Ciągle szukamy nowych przestrzeni i wchodzimy gdziekolwiek się da. Ja może odbiję, bo nie wiem, czy będziemy mieli czas mówić o projektach towarzyszących, ale było ich mnóstwo i jednym z takich wiodących projektów były koncerty organizowane przez nas na Betonowcu, także no proszę sobie wyobrazić, jeśli byśmy w stanie zorganizować koncert na Betonowcu, gdzie i to przynajmniej dwa. Tak. No, interpretacje Chopina przy współudziale polskich wiodących jazzmenów i też z udziałem jazzmenów amerykańskich. No to Hala Opery nie chcę powiedzieć, że jest dla nas bułką z masłem, ale jest miejscem, które też narzuca swój pewien rygor. Jest miejscem, które się kojarzy z pewną nobliwością, prestiżem, etc. A my tam wprowadzamy troszeczkę łamiemy konwencję, no mogę powiedzieć tyle, że to nie są to oczywiście nie jest to żadna tajemnica, ale oprócz miejsc siedzących będą też miejsca stojące. Czyli nie przychodzimy w garniakach. Jak to chce, no sam no, ubiór być może świadczy o człowieku, ale do jakiegoś stopnia, więc tutaj po prostu możemy się spokojnie, luźno zachowywać, więc będą miejsca siedzące, Hala Opery jest podzielona na 3 strefy, ja mam nadzieję, że percepcja festiwalu jeszcze się poszerzy z tego względu, ponieważ ludzie, którzy do tej pory bynajmniej nie szerokim łukiem obchodzili festiwal, ale tak jakby z dużą ciekawością, ale lekkim dystansem przyglądali się programowi, nie do końca odnajdując się w nim, no to w tej chwili dostają taką propozycję, że praktycznie rzecz biorąc ktoś, kto interesuje się życiem muzycznym, no krótko mówiąc został przez nas oczywiście w cudzysłowie zaszantażowany, no bo wielkim wstydem by było nie być po prostu na takim wydarzeniu. No właśnie i nawiązując do tego, porozmawiamy o kuluarach. Jak zaprasza się takie gwiazdy do naszego miasta? Powiedzieliśmy o tym, że oni mają być ambasadorami, ale ja chciałam tak zapytać organizatora o to, jakie gwiazdy tego formatu mają wymagania, co wy musicie spełnić i jakie były takie właśnie... Więc może powiem tak, bez fałszywej skromności, tak, przede wszystkim liczy się jakby pierwszy kontakt, który niesie z sobą pewną energetykę. No może się trzeba przejrzeć przez agenta, który takich telefonów czy maili dostaje miliony i z miasta Szczecin, dość trudnego do wymówienia, no ładniej i łatwiej wymówić Tokio, tak, czy Paris, czy London, niż Szczecin, tak? No więc jeśli się przedrzemy przez tą pierwszą falę kontaktu,
no to później zaczyna się, krótko mówiąc, rozmowa o warunkach. I te warunki finansowe, one są, wiadomo, że to jest rzecz wiążąca, ale proszę mi wierzyć, że bardzo istotną rzeczą są okoliczności towarzyszące, czyli po prostu jaka atmosfera towarzyszy festiwalowi, kto go organizuje, po co go organizuje, etc., etc. I tutaj powiem Państwu, że jakby dzięki sporemu know-howowi i jakby zaangażowaniu udaje nam się, nie chcę powiedzieć cudem, ale po prostu udaje nam się rok w rok przy dość skromnym budżecie, trzeba jasno powiedzieć, negocjować te stawki w ten sposób, że jednak jesteśmy troszeczkę na specjalnych warunkach traktowani. Co prawda Polska jest w Unii Europejskiej i się już naprawdę żarty skończyły, jeśli chodzi o sferę show biznesu, ale wydaje mi się, że w bardzo, bardzo efektywny sposób działamy. Natomiast artyści, co jest istotne, bo po pierwsze, najgorsza oczywiście była pierwsza edycja, jakby edycja zerowa. W momencie, kiedy pierwsze gwiazdy przyjechały i one, krótko mówiąc, przeżyły, tak, w Szczecinie, no bo nikt do końca nie wiedział, z czym się będzie musiał liczyć, tak, przyjeżdżając tutaj. I pojechali i wszyscy zaczęli, że żyją, zadowoleni są, mówią, że to są fajni ludzie, ci, którzy organizują tę festiwal, że miasto jest w porządku, etc., etc. To każda edycja z roku na rok po prostu łatwiej się zorganizować od strony wiarygodności, ponieważ agencje bookingowe, bookerzy, czy też ludzie, którzy bezpośrednio artyści, do których głów dociera, że mają przyjechać do Szczecina, już reagują po prostu normalnie, tak? Powiedziałeś na samym początku o tym problemie, jakie stanowi samo to powiedzenie, że jesteśmy ze Szczecina i to, że może jeszcze miasto nie ma na tyle zrobionej marki, żeby ono samo za siebie mówiło, ale wiele gwiazd, które udawało się sprowadzać do naszego miasta na koncerty, na przykład mówiło o tym, że nie będzie spało w naszym mieście, bo nie ma takiego hotelu i kazali się wieźć na przykład do hotelu w Berlinie. I stąd też pytanie, czy na przykład w tegorocznej edycji też mieliście taki problem, że hotel w Berlinie? Nie tylko przy tegorocznej edycji, ale przy każdej edycji mamy jakby wymagania wysoko postawione, tak? Jeśli chodzi o warunki zakwaterowania, ale ja może powiem tak, jedną z większych gwiazd, która była na festiwalu Boogie Brain, był Roy Ayers z całym zespołem. I strasznie się baliśmy, bo czy sprostamy jakby wszystkim wymaganiom, to jest od ręcznika po backline, tak? Skończyło się tym, że Roy Ayers został 3 dni dłużej w Szczecinie, tak? Po prostu ze względu na to, jak od niego zadbaliśmy i to spał w Radisonie, w hotelu, który jest jakby na pewnym przyzwoitym standardzie. Oczywiście można sobie wyobrazić hotele o wyższym standardzie, ale w momencie, kiedy inne gwiazdy widzą, że ta gwiazda była i też spała, i to jest jakby, to rzeczywiście mówimy w tej chwili o kuchni, ale to są istotne rzeczy i dziękuję za to pytanie, bo niektórym się wydaje, że po prostu wykonuje się jeden telefon do artysty, kładzie się dokonuje się przelewu i sprawa jest załatwiona. Nie, no to jest po prostu mnóstwo szczegółów i różni ludzie za to odpowiadają. Ale nam się jakby, no po prostu, tak jak powiedziałem, jest pewna filozofia stojąca za tym, z kim współpracujemy. Jeśli my czujemy, że mamy do czynienia z kimś, kto będzie stwarzać od samego początku do końca problemy, jeśli chodzi o zarezerwację biletów, czy już na samym początku można czuć, jakie jest nastawienie, no po prostu rezygnujemy, bo wiemy, że no nie chcemy z takim artystą współpracować, który de facto no, będzie dostarczycielem samych kłopotów. A jak Państwo zapewne wiecie, nikomu tego tłumaczyć nie trzeba, sfera, którą ja się zajmuję, czyli połączenie specyficznego gatunku, jakim są ludzie, którzy zajmują się sztuką, czyli artyści, plus technika, czyli artysta plus technika, są to jakby dwie najbardziej zawodne sfery w naszym życiu, tak? Więc ja się tym zajmuję i to jest dość ciężkie zadanie, powiem szczerze, ale mam ogromną satysfakcję, bo 100% skuteczność, jeśli chodzi o przybycie artystów, nigdy się nie zdarzyło tak, że jakikolwiek by nie przyjechał. Oczywiście były różne problemy techniczne, które stawały na przeszkodzie. Chłodnice palące się, plus samoloty odwołane, korki, etc., etc., no ale przebrnęliśmy przez to jakoś. To warto nazwać takimi chwilowymi niedogodnościami i to też jest coś takiego jak prawo Murphy'ego. Jeżeli coś może się popsuć, to się na pewno popsuje. Bartku, z tego co pamiętam, zmieniliście czas odbywania się festiwalu, bo kiedyś odbywał on się w trakcie wakacji. Chciałbym, tak, żebyśmy już na sam koniec powiedzieli, kiedy odbywa się on teraz, gdzie zapraszamy i jak to będzie wyglądało w tym roku. 19-20 października, koncert inauguracyjny w hali opery na zamku o godzinie 20:00.
Jazzanowa Paul Randolph, tiebreak Michał Urbaniak. Myślę, że wydarzenie będzie trwało troszeczkę dłużej niż 3 godziny, summa summarum. Potem przenosimy się, ci, którzy będą chcieli uczestniczyć w dalszej części festiwalu, przenosimy się do klubu City Hall, gdzie od godziny, klub będzie czynny od godziny 21, ale od godziny 12 tak naprawdę zaczynamy poważniejsze działania i tutaj Public Lover, duet producencko-wokalny z Berlina, następnie Mario Basanow, człowiek, którego jak już bukowaliśmy, to był rozpoznawalnym producentem, który oprócz tego, że komponuje, podśpiewuje sobie całkiem nieźle do swoich utworów, to już w tej chwili, a minęło dosłownie kilka miesięcy, z wschodzącej gwiazdy wydaje mi się, że staje się bardzo poważną gwiazdą muzyki elektronicznej, clubbingu. I następny dzień, pierwsze miejsce, praktycznie rzecz biorąc, kluby otwarte od godziny 21 i City Hall. No i tutaj Crazy P, UK i tak samo George Fitzgerald, Wielka Brytania, scena klubowa. No, bez dwóch zdań, pełen pakiet konkretnych działań i nazwisk, które mówią same za siebie. Chciałbym też wspomnieć o polskich producentach, Chmara Winter, Mutrio, Canalia, to też rzeczy, których to też muzycy, artyści, których w żadnym razie nie należy się wstydzić i przede wszystkim za nich trzymamy kciuki, bo to będzie w końcu nasi. Tak, oczywiście. A za wszystko odpowiedzialny Bartek Sawicki. Dziękujemy za wizytę w studiu, no i trzymamy kciuki oczywiście za tegoroczną edycję. A teraz Sylwek. Zapraszamy oczywiście wszystkich Państwa na Boogie Brain Festival, bo będzie tam także jazzanowa. Zapraszam wszystkich Państwa teraz na drugi serwis informacyjny, a po nim dalsza część Galaktyki Pomerani. Bądźcie Państwo z nami.